Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj kolejny raz, znaczy drugi raz pojadę po bandzie, no ale nie można sobie nie odpuścić po prostu pokazania tego modelu, którego firma, gdzie firma producent tych modeli jest na cenzurze, na cenzurowanym. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować model Bumeranga, czyli takiego ruskiego odpowiednika Rosomaka, w ogóle kołowych opancerzonych pojazdów wojskowych, czy też KTO u nas znanych, czyli kołowy opancerzony transporter. Jest to, jak zauważyliście, model ruskiej firmy Zvezda. Nasz dystrybutor oczywiście specjalnie zrobił taką specjalną naklejkę Stop wojnie na Ukrainie. Niestety jest to przerażająca sytuacja, jaka się teraz dzieje. Ale jesteśmy modelarzami. Wzrosło zainteresowanie modelami Zvezdy z jednej prostej przyczyny. Wszyscy będą produkować teraz zwracone modele. Zniszczone przez żołnierzy ukraińskiej armii. I teraz chciałbym Wam coś powiedzieć na temat tego Bumeranga. I przejdziemy zaraz do unboxingu. Jak widzicie na ilustracji pudełka, czyli na tak zwanym boxarcie, widzimy Bumeranga, który tak naprawdę na pierwszy rzut oka przypomina polskiego KTO Rosomak. Tu mamy odpowiednik ruskiego BMP, który nazywa się Bumerang. Był on zaprezentowany po raz pierwszy szerokiej publiczności w 2015 roku. Na paradzie wojskowej z okazji zakończenia II wojny światowej. Model ten do dnia dzisiejszego, podobnie jak Armata, T-14 Armata, nie wyjechał, chyba nawet nie zostały, nie wiem, tam chyba parę egzemplarzy wyprodukowali, które są nadal w fazie testów. Ani Armata nie została wdrożona do produkcji. Tym bardziej Bumerang. Są to modele czysto w tej chwili kolekcjonerskie pojazdów, platform kołowych i gąsienicowych, które miały być zastąpić wychodzone wozy typu BMP, jak i również BTR. To miał być następca właśnie BTR-a, który miał też być produkowany przez grupę GAZ w ażamskiej fabryce maszyn, która w skrócie nazywa się AMZ. Pokazano kilka egzemplarzy Bumeranga i co dalej się z nim dzieje, to się powiem Wam krótko. Nic nie dzieje, były bardzo duże problemy na samej paradzie, to samo to co było z Armatą T-14. Całe szczęście, że po prostu przejechały po Placu Czerwonym. Podobno są zdjęcia, ja niestety nie mam tego filmiku na YouTubie, gdzie po prostu zostały momentalnie scholowane, nie dojechały na lawety, tylko scholowane zostały na lawety i szybko wywiezione do Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Dlaczego? Każdy wie, ruska maszyna. A teraz moi mili przejdziemy do rzeczowego unboxingu, czyli otwieramy pudełko i zaglądamy, co jest w środku. Udało mi się wyjąć tutaj to drugie pudełko z tego pudełka. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że jest to model oczywiście w skali królewskiej, czyli 1,72. Z drugiej strony opakowania producent zafundował nam zdjęcia sklejonego gotowego modelu. Tym bardziej przypomina Rosomaka. Dodatkowo tutaj widzimy wyrzutnie to, co nasze wieże w Rosomakach miały mieć, wyrzutnie rakiet Spike.
Zwróćcie uwagę, naprawdę nie są podobne ani do amerykańskiego lawa, ani do amerykańskiego strajkera, tak naprawdę, do żadnego BTR-a. Powiem wam, jak zobaczyłem go na pierwszy rzut oka, pierwszy raz, tak jakoś z daleka, kurczę, Ruskie zrobili Rosomaka. Niesamowite, przecież nasi mają wydać Rosomaka. Mam nadzieję, trzymam za słowo firmę polską IBG, że wypuści wreszcie Rosomaki w skali 1,72. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku. To jest moja nadzieja taka. I przechodzimy do wnętrza drugiego pudła. Pancernie. Spakowany model. Wyjmujemy instrukcję. Pierwszą torebkę z ramkami, drugą dużą torebkę, dwie ramki z gumowymi oponami. Mamy tutaj oczywiście również zestaw kalkomanii, jakiś tam pitu-pitu w różnych językach i jak pomalować bumeranga. O, sobie tutaj pozwolicie, obok położę. I po kolei zaczniemy od omawiania instrukcji Made in Zvezda. Mamy tutaj krótki opis w języku rosyjskim i w języku angielskim. Co to jest ten bumerang cały, w co jest uzbrojony, ile kuma, że jest to 8x8, że jest produkowane w grupie wojskowej GAZ. Tego niestety nie ma napisanego. I patrzymy dalej. Druga strona instrukcji, co zawiera pudełko. Czyli mamy dwie ramki z oponami. Przydadzą, tu warto zwrócić uwagę na to, że są gumowe, dobrze się topią. Jedna duża ramka, druga duża ramka, średnia i tutaj mniejsza z wieżą oraz oczywiście sam kadłub. Instrukcja taka po prostu, jak i czego używać narzędzi na przykład. Na kolejnej stronie producent sugeruje nam kolejność składania modelu. I tutaj na przykład proponuję, żebyśmy od pierwszych elementów dotyczących uzbrojenia wieży zaczęli składać po kolei sobie wszystko. I tu wiadomo, że to są rzeczy, które są do różnych wersji, bo w ogóle bumerang to jest taka platforma 8x8. Co jest na górze, czy to będzie wieża tego typu właśnie z działkiem 30 mm, czy też nie. To już zależy od wersji produkcyjnej. Ta sama sytuacja, co z naszym Rosomakiem. Poprzez Rosomaki z armatą przeciwpancerną, wieżę dowódczą, może być też medewak, może być to również po prostu z haubicą, tak jak bodajże rak, tak, rak ma, to jest odmiana Rosomaka. Właśnie, jeżeli chodzi o moździerz, chyba 120 mm, z tego co pamiętam. I to samo Rosjanie wpadli na pomysł, pozazdrościli nam nowoczesnego transportera, wozu takiego wsparcia piechoty, transportera, dobrze opancerzonego. Czy on jest opancerzony? No to sami widzicie, wszystkie te wspaniałe ruskie czołgi płoną jak zapalniczki. I tu mamy kolejne etapy składania tego modelu. Ja tą firmę lubię ze względu na to, że naprawdę robi wysokiej jakości modele. To trzeba z Zvezdzie przyznać. Są one naprawdę bardzo ładnie wykonane, wszystkie części. No i tu mamy kolejne elementy podwozia. Właśnie jak złożymy sobie już obie części kadłuba, przyklejamy poszczególne elementy układu tutaj nośnego. I następnie do tego przyklejamy oczywiście następnie koła. Tutaj widzimy, że jest to transporter pływający. Mamy właśnie tutaj turbiny zamontowane. To samo co w naszym Rosomaku. Oczywiście te turbiny zapewne nie będą w każdym modelu, no bo nie każdy da radę popłynąć, powiedzmy, jak będzie już dopancerzonym mocniej pojazdem.
I na ostatniej stronie widzimy już, że tutaj mamy osłony nałożyć, klapy osłaniające właśnie, bo tu mamy silnik. Tutaj mamy z tyłu przedział desantowy kierowca, ten sam układ dokładnie co w polskim Rosomaku. I widzimy tu poszczególne elementy już końca montażu, że koła, po prostu wieża, jak i również tą płytę taką do desantu wodnego, do przekraczania rzek montujemy na samym końcu. Można ją zrobić sobie odchyloną lub po prostu już złożoną do jazdy po drodze. No i posłuchajcie, to jest to wszystko. Tak, tutaj nie mamy już nic o malowaniu. Więc weźmiemy kolorową kartkę właśnie, gdzie producent pokazuje nam, jak możemy pomalować, w jakim kamuflażu właśnie, jeżeli chodzi o bumeranga. Tu mamy trójbarwny kamuflaż, czyli na standardową zieleń rosyjską nakładamy dwie barwy dodatkowe kamuflażu, piaskową, jak i również czarną. I tu mamy pokazane właśnie, bo trzeba, dlaczego tu jest farby pokazane, są w tabeli. To jest farby ich własnej produkcji z Wezdy, jak i również sugerują nam odpowiedniki farb firmy Tamiya. I tak, nie używałem jeszcze, a propos farb z Wezdy, nie używałem. Może sobie zakupię jakiś zestaw, żeby wiedzieć, co to jest. Z tego, co widziałem, to są farby typowe do malowania pędzelkiem. Tu mamy, widzę, jakiś gwardyjski, paradny takie malowanie z oznaczeniami. Tak, to jest 2015 roku, kiedy pierwszy raz zaprezentowano właśnie bumeranga na paradzie w Moskwie. I tu mamy właśnie oznaczenia tego pojazdu. No, teraz trzeba będzie już przybliżyć troszeczkę w kamerę, bo przechodzimy do elementów. No i powiem wam, że jak widzę te opony, to prezentują się naprawdę bardzo zacnie. Bardzo ładny protektor. Porządnie wyglądają. I to widzę, że ten typ protektora będzie wykorzystywany do wiele kół, ponieważ tutaj jeszcze Zvezda swego czasu BTR zapowiedziała, jak i również samochody opancerzone gazu. Ale kiedy one się pojawią, to nie wiadomo. I tu są nawet napisy. Ale niestety widzę napis, ale nie jestem w stanie rozczytać. Bel, nie wiem, coś po rosyjsku. Niestety jeszcze z alfabetem rosyjskim nie mam problemu, ale z odczytaniem tego mam problem. Bardzo ładnie wykonane opony. Jak ktoś będzie chciał zrobić schajcowane na felgach, to ma możliwość. I teraz sobie spokojnie wyjmiemy, otworzymy następną ramkę. Znaczy tu już ramkę plastikową, tak? Wyjmujemy. Jest to ramka z elementami wieży. No i również, no niestety, no tutaj nie można nic powiedzieć złego. Detal jest bardzo ładny. Elementy są również bardzo ładnie wykonane. Tu widzimy mocowanie działka 30 mm oraz KM-u. I jest to imitacja materiału. Tu widzimy elementy wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, a może i nawet przeciwpancernych. Bardzo ładnie wykonany jest lufa działka. No nie można powiedzieć, że nie potrafią robić modeli. To im wychodzi bardzo dobrze w porównaniu z całą resztą. Tutaj widzimy też od razu antenę.
też od razu z jarzmem anteny jest zrobiona antena i wygląda to bardzo ładnie. Tu widzimy pozostałe elementy do wyrzutni. Model jest naprawdę bardzo porządnie zrobiony. Ja ten model mam w planach, ale teraz jak dokładnie sobie oglądam razem z Wami właśnie ten model, to nie wiem, czy te plany nie zostaną troszeczkę zweryfikowane i nie będzie to przyspieszone. Sami zobaczycie, widzicie, że bardzo ładnie jest wykonany detal na ramkach, na tej ramce. No i przechodzimy do dużej torebki z ramkami i zaraz zobaczymy, ile tego wszystkiego jest, bo widzę, że tego się robi dużo. O, tu mamy jakieś pół turbiny do pływania. No i proszę zwrócić uwagę, to jest naprawdę kawał modelu. To jest sam dół kadłuba. Co prawda, no, góra jest drugie tyle, więc wszystkie pojazdy właśnie typu takiego transportery opancerzone, to są duże, wysokie pojazdy i to nie zniknie na półce. Bardzo ładny również detal jest, powiem wam. Widać tutaj, że są płyty do pancerzenia przymontowane, więc nie jest to taka podstawowa wersja, ewentualnie no, u nich jest taka już podstawowa. U nas w Rosomakach dopiero później zaczęto robić. Tu widać, że jest też spód również wzmocniony, no, co jest bardzo ważne w tego typu pojazdach. Zero zapadnięcia w plastiku, plastik, sam odlew jest bardzo czysty. Tak jak w przypadku innych modeli, po prostu te modele tej firmy skleja się naprawdę z przyjemnością. Nie stwarzają żadnych problemów. Tu się ułamała część turbiny. No i teraz idziemy dalej. To są dwie ramki identyczne. I jak przyjrzycie się dobrze, to jest po prostu układ jezdny. To są wszystkie elementy, które się montuje od spodu, do tego są wszystkie resory, amortyzatory. Widzimy, że do tutaj montujemy po prostu koła, część felg mamy. Ładnie to wygląda, jak patrzę teraz. A teraz sobie tą jedną ramkę oczywiście odłożę, bo nie ma sensu, żeby dwa razy oglądać. No i proszę bardzo, wszystkie amortyzatory są oddzielnie, tu widzimy haki tak samo. Tu mamy elementy zawieszenia. To są albo to są elementy części mocowania kół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, to są felgi. Ale czy one jeszcze muszą mieć jakieś elementy? Pewnie są. Mamy tutaj też od razu gotowe uchwyty, klapy. I to bardzo ładnie się prezentuje ten model. Teraz odbiegając w ogóle wyrzucamy politykę, odrzucamy. To jest przede wszystkim model teraz pod kątem jakości modelu, jeżeli chodzi o rozmiary w ogóle tego modelu, to widziałem właśnie na jednej ze stron poświęconych właśnie ruskiej pancerce. O, tu mamy bardzo fajną rzecz, jeden z wierników. To właśnie jeden z Anglików robił recenzję, porównywał wymiary po prostu tego modelu, więc jest zrobiony bardzo, bardzo dobrze. Tu mamy bardzo fajnie, mamy uchwyty doliny, tu mamy znowu szekle. Tu mamy od razu szekle z uchwytem mocowania właśnie do pancerza. Takie dwie ramki. No i ostatnia ramka. Tu mamy boki pancerza, czyli widzicie, widzieliście, to dochodzi jeszcze, tutaj doklejamy.
I to mniej więcej tak wchodzi do góry. Tu mamy dodatkowy, tak jakby pancerz. Bardzo porządnie zrobiony model. Chciałbym, żeby właśnie IBG, robiąc Rosomaka, jeszcze lepiej zrobiła od Zvezdy. A co? Nie możemy być gorsi od ruskich. Bo ten model naprawdę robi duże wrażenie. Tu mamy kolejne elementy. Tu mamy tył transportera z lukiem. W górę mamy kadłuba. To jest, tu jest przód oczywiście. To jest przód bumeranga. Kolejne elementy, płyty wzmocnienia. Tu są właśnie te, o, tutaj brakuje tego jednego elementu właśnie, jeżeli chodzi o turbinę do przepływania rzek. Tak samo mamy anteny dodatkowe, tam na wieży to chyba ze 4 są w sumie, jeszcze na kadłubie. No, powiem wam, że ma Zvezda czym się pochwalić. Naprawdę, tutaj widzimy, można otworzyć też luki do desantu. Nie no, mój ciąg będzie. Przytkało mnie trochę, ponieważ naprawdę bardzo ładnie wykonany model. Bardzo ładny detal, bardzo ładnie wykonane elementy, nie za grube są, nie przeskalowane. Wszystko jest takie akurat. I znając Zvezdę, wszystkie elementy pasują do modelu. Czyli to naprawdę się z przyjemnością skleja ich modele. Mówię o modelach w skali 1,72, bo Zvezda produkuje od bardzo dawna modele i niektóre modele po prostu w skali 1,35, też ruskiej pancerki, no niestety. Może niektóre poprawili, w co wątpię, ale tam szpachla czyni cuda. Tutaj widzę, nie będzie trzeba używać szpachli, z tego co widać na pierwszy rzut oka. Wszystkie powierzchnie są tak samo równe, nie ma żadnych wykrzywień, zapadnięć. Tutaj na tylnych właśnie klapach, to jest bardzo fajnie zrobione, tu widzimy uchwyty do podnoszenia i zamykania. Więc jak mamy otwarte, to one przylegają, bardzo fajnie to się prezentuje wtedy w modelu. Co tu dużo mówić, no po prostu bardzo ładny model, niestety ruski. No, jesteśmy też modelarzami, powiem wam. I też nie możemy na wszystko tak patrzeć jak politycy. Tam też są ludzie, tak jak wszędzie są ludzie i ludziska i niestety bandziory. Z mojej strony, jeżeli chodzi o bumeranga, to jest na dzisiaj to wszystko. Posłuchajcie, mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Mam nadzieję, że nie naraziłem się na jakiś niesamowity hejt ze strony tych osób, którym no po prostu może nie pasuje w tej chwili pokazywanie, nie wypada się przyznawać do modeli Zvezdy. Chociaż wielu widzę modela, że kupuje, a z drugiej strony narzeka, że o, tutaj tak bojkotujemy, a jednak kupują i sklejają. Ja ze względu na to, no prowadzę firmę, tak, mam te modele w swojej ofercie. No trudno, żebym je wyrzucił, tak? Ja zapłaciłem za nie, dystrybutor polski też je kupił, wydał pieniądze. Nie musimy kupować dalej, ale te mamy. No powiem wam tak, ten model mogę polecić każdemu modelarzowi, nawet takiemu, który zaczyna. Bo tutaj i modelarz początkujący będzie bardzo zadowolony, bo ten model sklei. Tylko trzeba uważać przy wycinaniu części, ale to jest standard modelarski i nawet zaawansowany modelarz będzie również bardzo zadowolony.
A tym bardziej, że można teraz, mamy tyle zdjęć zniszczonego ruskiego sprzętu na Ukrainie, a tu są jeszcze opony gumowe, nie są całości, koła plastikowe. Wow, to można się bawić. Oj, można pokazać swoją klasę. Posłuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Liczę na komentarze, liczę na lajki. Mam nadzieję, że wreszcie niektórych przekonam do tego, żeby dali suba. Dzwonka też dajcie. Zapraszam Was również do swojego sklepu internetowego. Jak zapewne zauważyliście, jest już w nowym wydaniu nowa szata graficzna, ale to nie tylko nowy wygląd. Jest dużo bardziej zabezpieczony tak samo, jest bardziej czytelny, poprawiona wyszukiwarka jest. Jeszcze tam znalazłem kilka rzeczy do poprawienia, ale to jeżeli chodzi o funkcjonowanie przesyłek i były problemy na przykład z płatnością, jeżeli chodzi o PayPala. Po prostu można było tylko PayPalem złotówkami płacić. No tak bywa. No. 3 dni za mało było. Dobrze, posłuchajcie. Zapraszam w linku pod spodem filmu. Będziecie mieli mały opis oczywiście bumeranga. Będziecie mieli link do sklepu, bezpośrednio do tego modelu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłej pory, bo nie wiem, czy to będziecie oglądać rano, czy wieczorem. W każdym razie film pojawi się, będzie dostępny od godziny 7 rano. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia, do usłyszenia.